Poprzednio w Shank. The rumor mill got it right this time. You are alive. Let me take a look at you. 7 years, and you still look good. That night ruined my life. So that's the little whore? Ava! You may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. Wszystkim ludzie z tej strony Jack i witam się z wami bardzo. Nie to chcę robić. Bardzo serdecznie w trzecim odcinku zagrajmy w Shank na normalu. Bo jak mówiłem, rozważam rozszerzenie sobie tego o. o poziom hard. Żeby seria się za szybko nie skończyła. Dobra, już zmieniaj broń i strzelaj. Bardzo fajna grupka się tu rozstawiła, ta szkoda marnować okazję. No i nie tak coś solidny w pierdziel na samym starcie po prostu etapu. Na szczęście są dwie apteczki po drodze. Czy tam dwa prowce, żeby ochłodzić rany, powiedzmy. Kurde, podoba mi się jak Shank zajebiście po prostu w ple... nowa broń! Uzi! Okej. Okay. Rapid fire of fire mix. This effective for crowd control. Okej. Okay. Jak tym się strzela? Okej, okay, po prostu walę cały magazynek. O, i mogę w sumie całą tą tak zmieniać stronę i nawet w tym mieć w powietrzu. Dobra. O, wytestujmy. O, proszę. O, chyba dwa pociski więcej to ma w sobie niż ten. O, te też widzę z Uzi chodzą. Kurde, no. Jak to blokują?
typie, nie denerwuj mnie, dobra? Bo cię zaraz, jak ja cię zaraz wezmę, potnę, to normalnie rzeźnika... No może nie rzeźnika, no rzeźnik to raczej z nikim nie pogada. Jego mamusia by go nie poznała, gdyby teraz zobaczyła, co się z nim stało. Gadonut! Big boy! Czy ty naprawdę musisz... Dlaczego te... Dlaczego lecące zwłoki są w stanie zdetonować płótnę z gazem? Dobra, szybkie combo. Bardzo ładnie. Szybki browar na podleczenie ran, a nawet dwa. I lecimy dalej. A nawet trzy. No nie mogę ich zastrzelić, a w sumie po co bym miał. Dobra, spróbuję teraz z tym Uzi może coś zdziałać. Ty, ej, to był fajny ruch nawet. Uzi może być na jakichś skaczących przeciwników, jak te właśnie babki z tym kijami. Ja chciałem, wiecie, skoczyć nade mną. God bloody damn it. A, tylko że właśnie, Uzi jest zajebiście łatwo chyba zablokować. A zobaczcie, jak to wygląda tu. Czy to też będzie blokował? Nie, rewolwerów nie zablokuje. A może zostawił coś po sobie? No niestety nie. O, ale... za to granaty z... z chęcią przygarnę. A ty właśnie, jeszcze... Boże, jak... Zapominam w ogóle o tym ataku. No i... umarłem. Bravissimo ja. Ale przynajmniej HP jest full, nie? No, granat na mordę od razu. Ty no, chłopie. Ty granado. Albo w sumie właśnie mogłem maczetami się tam pobawić trochę. To się nazywa żonglerka, nie? Okej, apteczka. Że więcej was tu stara nie miała. Jeszcze granat puściłem, poważnie. Co bro, tak ciężko zablokować kulę do pocisk rewolweru? Oh, blood, damn it, god, co to był za jakiś... Trzeba się powiedzieć eufemizm. No idea. Nie, pies, zejdź ze mnie. Diablo. No sorry, Diablo, ale lecisz do piekła. Dobra. Dawaj. W sumie... Ja tak zapominam o tym ataku, no. To jest w praktyce główne, znaczy główne, no. Dość spore obrażenia to są. Okej, jak to wygląda dla ciebie? Solidnie. Solidnie klepie. Ej, no, już, ej, już, proszę się mnie tu... Proszę się mnie tu uspokoić. No kurna. Nie ogarnę, co się stało przed chwilą. To be honest.
piły. Byliśmy mówić coś o unikach, nie? Dobra, to tak, najpierw się cofnąć po jednego browca. Jeszcze tak z góry w sobie muszę sprawdzić, czy jak się sprawdza. No i co, jaki trzeci browar. I jolo. A tego dość dobrze się sprawdził. Ale to bardziej zasługa beczki była. Czyli co, na dół? A na dole oczywiście pies. Dobra, piesek już padł. A i pewnie teraz mi dopiero da iść dalej. Nie? A, wait a minute. Do góry? Tak jest. Teraz dopiero dalej. No dawaj. Okej, browar, bo czemu by nie? Kelchang ma fajną kosę, to muszę przyznać. A właśnie, Uzi jest lekkie, dlatego nie wstrzymuje takiego typa. Że też będzie, że ja też mogę blokować, nie? Ale to jest tak jak w Darksiders, żeby tutaj blokować, to ja muszę stać w miejscu. Muszę po prostu stanąć i trzymać gardę. Czasami lepiej mi się wydaje zrobić unik, żeby dojść na szybko do przeciwnika i go po prostu pociąć. Okay. Jeden browar, drugi browar. Dobra, wracam do rewolwerów. No to się dość przypadkiem udało. To w sumie też. Dobra, tniemy te baby. Ale co nie jesteś? A, baby i chłopa jednego. Pia, Destiny i Ramon. Nice, wypsułem. Niestety. Dwie naraz pociąłem aż. Nieźle. A, w sumie nie będzie. W ogóle jak on jest tak w stanie tak płynnie się przez tę broń zmieniać? Chciałbym mówić o jakimś sekrecie, ale zapomniałem, że tutaj nie ma sekretu. Okej, okay. Marek. Trupy. Congratulations. Ha, nie spodziewałeś się tego, co? Au. Dobra, panu dziękujemy. No nie, 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 nie. Zejdź. Zły pies, niedobry. To, tego mogę pożałować, mi się wydaje, że tak szybko to dziabnąłem. Ha! Bum! I znowu znowu lecące zwłoki zdetonowały mi butlę z gazem. O, dwóch teraz się wbiło, świetnie! Dobra, next. Okej, okay, w górę tym razem. Shang jest jak Kratos, jego po prostu nic nie zatrzyma. Zemsta musi się dopełnić. No stąd różnica, że Kratos nie miał na podręczniku granatów, nie? No ale w sumie Kratos walczył z wszelakimi mitologicznymi stworami. Mitologicznymi stworami wszelkiej maści. I miał do dyspozycji różne boskie moce, więc... Takie jakby granaty? Może. Boże, dlaczego ja w ogóle o tym atak zapominam? Że to jest taki dobry atak. Tak, choby tak, o, żeby wziąć, nie wiem, grupkę, wskoczyć na typa, pyk. Przyszpilić jednego, ciąć go, ciąć.
Mogę na te też mogę skoczyć? Czy nie, te są chyba za zwinne. A nie, jednak nie są. Już to bije takie obrażenia z tego wyskoku. Znaczy, wróć, ten wyskok bije takie obrażenia, ja tak w ogóle z tego nie korzystam. Pajam, dziękuję. I lecę dalej. Kurde, ale jak ktoś ma tu zakład pogrzebowy, no to naprawdę nieźle się obłowi, mi się wydaje. Ile szank już za sobą trupów zostawił? Aż mogę sprawdzić. 353 trupy pozostawiłem za sobą. Do tej pory. Jeden. Drugi. 356. Ja, jakikolwiek zakład pogrzebowy będzie ci się tu mieścił gdzieś w okolicy, no, zarobią sobie. Ej, nie, chciałem wziąć te granaty! Angelo. Nice tattoo you got there. Shank? I thought you were dead! Have we met? Are you kidding me? We did a job together! Tell me where to find Angelo. You know, you're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? You make a good point. How long has it been since you were in town? Like 6-7 years? What the hell have you been doing? Man, oh man, Cesar must be pissed! I mean, I heard you were gonna be Cesar's second. You could have had anything you wanted, man! The hottest chicks, the purest junk! I would have fucked an elephant if Cesar wanted me to! So? Cesar promised me something once. I fear you doubt my loyalty. I pulled you from the dirt. I offered you what I would not give my own son. Look around you. This was all yours, and you piss on it! I mean no disrespect. You must kill her. Kill her? Prove that you are willing to belong to this family. The only family that matters. I will not let you down, Cesar. You, my friend, are a real piece of work. Angelo. Right. You should be in here. Hey, we're here. Send down the big boss. It's Mallow. We are in the candy room. You boys be safe. And remember, no glove, no love. Ten... Łooo! Ty! Trzyma jakieś shotguny. Jezus Maria, jak... Co? I to jest człowiek? Jeszcze chyba w każdym bądź razie. Dobra, browar. Au. Dobra, nie, szybkie serie. Ta, jeszcze brzuchem nie dziabni, pewnie. O. No to pewnie tak średnio przyjemne. Ej, ale... Dobra, nie, stop. Może tutaj Uzi będzie dobre. Go. Mnie troszkę boli, jak to oglądam. Ha. Że on tak średnio chyba dba o to, kogo atakuje. Okej, okay, tak jeszcze z dwa takie ataki. Jeszcze z jeden taki atak. No, jeden atak i ja już to wygrywam. Chyba, że granat mi. Okej, okay, i dziękuję. Jest co? O!
no to panu dziękujemy. Big Danny came out and Shake was like, what the fuck? I tell you, it was priceless. Miss me? Chains, to jest broń teraz? Zresztą nie chciałem, czemu miałby nie być. Powerful chains to mangle and choke your enemies. New move, hold back and attack while pounced on an enemy. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here. I'm just outside of karma. Oj, 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 no to dopiero się nazywa broń ciężka. Dobra, ale chciałbym zobaczyć ten nowy atak. Czyli tam, tam było, że na pounce, czyli muszę skoczyć, tak? Nie, czyli chwyt. O kurde, mogę przydusić typa teraz! Ja psy lubię, ale jak mówiłem, w tej grze one mnie irytują. O, zejdź! Ja to mogę ciągnąć! O kurde! Czyli takiego grubego też pewnie... grubego, no wiecie, tego większego, też pewnie mogę tak przydusić dłużej. Mm-hmm. Czymś takim to raczej nie chciałby nikt dostać wprost w facjabę. A w sumie pokaż mi teraz... Nie. A w sumie? A, nie mogę sprawdzić, szkoda. Okej, okay, jeszcze jedna broń ciężka mi zostaje, czyli mam wszystkie bronie palne, czyli jest Uzi, jest shotgun i są rewolwery. A tu jeszcze... pewnie katana, jak tak patrzę po wyglądzie. Dobra, lecimy. Gonimy frajera. Co nas wystawił. Nie. Proszę mnie... Dobra, w sumie niech będzie. Nie wiem tego, dlaczego mu te łańcuchy znikają jakby z rąk. To jest chyba najlepsze, obrócić się nagle z tym gnatem, bo od razu wtedy dwie szybkie serie wskakują. No wiadomo, o co chodzi. Z tym shotgunem. Dobra, panu na razie dziękujemy. Ej, ja zaraz tu zginę. A propos, że zaraz zginę, to właśnie zginąłem. Na szczęście checkpoint był niedaleko. Oj, to mógł być bardzo głupi pomysł. Zwłaszcza, że się tego psa jeszcze nie pozbyłem. Okej, już się pozbyłem. Kolejny. Dobra, zmień mi to. Tak, i mogę, jak naciskam ciągle trójkąt, to mogę gościa przytrzymać. O, to się nazywa porządne przyduszenie. Tak, wiecie, tak pół joke'iem, pół serio, nie? Dziękuję bardzo.
No, ten to się nie spodziewał. To było dość sugestywne. No, jeden granat się zmarnował. Powiedzmy, ale... Tak, jeszcze raz na górę. Ty, a w sumie? Seriously? Seriously? Taki scwany? Ojojoj, panie kolego. My to się chyba nie polubiliśmy właśnie. Oj, Shank, tobie to chyba naprawdę życie nie wie, co? No, to się nazywa nasfaszerować typa ołowiem. Okej. Grenady. Okej, może być. Do widzenia. No, z panem też się żegnamy. Juhu! Serio? Grenadiera? Tu dałeś teraz? Czy dałeś? Dałaś, gro? Juhu! Au! Ej, właśnie jakieś ptaki dziabnąłem. Będzie ci mi przykro. Dobra, byle do przodu. W sensie nie wiem, gdzie jest koniec etapu tak naprawdę, nie? W sensie na bank walka z tym... typeczkiem w... W sumie dobre pytanie, w czym? Bo nawet nie wiem, co to było. Wygląda na jakiś... klub z dość ostrym BDSM. To czy mogę w ogóle przestrzelić ten granat, jakby jak leci w powietrzu? Tak nie bardzo. O, dobra, jestem wreszcie u tego grenadiera. Au. Dobra, ziomeczku, proszę tutaj ze mną. Mam tu dla ciebie coś bardzo fajnego. Nazywa się łańcuchy. A patrzcie, jakie to jest w ogóle inspirowane. To pokazuje tym bardziej, że... Bo to... Nie wiem, czy pamiętnie dobrze to kojarzę, ale... Jeden ze scenarzystów do God of War'a dwójki jest też scenarzystą właśnie w Shanku i... No czemu nie mogą tego wziąć? Ale chyba to jest dość wyraźnie tu pokazane, nie? Że Shank tak jak Kratos atakuje z łańcuchami na łapach. Tylko, że Kratos oczywiście miał to być dodatkowo ostrza. O! O Jezus Maria, ja ich tu wszystkich podziurawiłem! God damn!
Oj, nie chcę być koronerem, który będzie musiał wyciągać ołów z ich ciał! O Jezus! Może im odpuszczę? Albo nie? Dobra. Tu jeszcze tych rozwaliło. Ale OP jest strasznie ta broń. A mogę też babkę? Mogę. No przykro mi Destiny, ale... Kurde, teraz co powiedzieć, no? Należało się chyba nie, to nie pasuje. Juhu! No, no bez jaj, co to miało być? No, także z panami się żegnamy. Szkoda mi tego tych dwóch granatów, które straciłem przez ten głupi upadek, no ale trudno się mówi. O, brawo. No stare, więcej takich głupich akcji. Dobra. No kurde, już myślałem, że się uda. No strzała typa zdjąć. Ej, czy to jest od początku? Serio? No kurde, nie... Byłem za... o milimetr za daleko, żeby typa po prostu zapalić i przerwać mu ten ostrzał. I akurat na pół godziny by się może skończyło. Dobra, pies out. Dobra, wymienić broń. Nie tą broń. Broń białą, nie palną. Dobra, unik, browar. Serio? Bo jak chcę na nich skakać, to tylko i wyłącznie z łańcuchami, mi się wydaje. A, jednak nie. Ale chyba chwycić ich mogę tylko z łańcuchami, tak mi się wydaje. No, tniemy, tniemy. Jest miotacz ognia, jest grenadier, powiedzmy. Ile tu jest trupów? No, Jimmy, nie falon na szczęście. Nie waż się nawet tego podnosić. Błoń! No, ja tam mam czas, ja poczekam. Teraz tak. I browar, i... o, i koń. Shank, you know I was just having some fun with you. I knew you could take those guys out. I think we should team up, man. With Falcon gone, I could be a new wingman. Ah, please. Really? No, czyste cięcie. Tell Angelo he's next. A on się nie wykrwawi, bo... Jednak nie. Myślałem, że się wykrwawi w drodze, ale chyba nie. Nie? Dotarł chyba. Co to jest, mój syn? Shank has returned. Where is he now?
Heading this way. I look forward to it. Ashes to ashes, my friend. I have failed in the eyes of God. Forgive me, Father, for I will sin. I should call you Lazarus. I should call you fucked. Dobra. Muszę tylko wyczyścić, teraz, żeby się za nim pożegnać, muszę szybko się pozbyć tych frajerów. Orzesz ty! Ty mnie chwycił? Oj, pożałujesz tego ziomeczko, pożałujesz tego chwytu, pożałujesz. Nażryj się śrubę. Dobra. Koniec? Koniec. Okej. Okay. Chyba będziemy gonili w kolejnym odcinku. Ja już ten kończę. Tam go troszkę przytnę przy tej nieudanej walce. Być może, też nie jestem pewien, czy na pewno to zrobię. Ale ja już kończę. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Shank. A póki co, żegnam się z wami i do następnego razu.